Ja chcę dzisiaj wam powiedzieć troszkę o tym, co wielu ludzi, przez co wielu ludzi tak naprawdę doznaje potknięć w swoim życiu chrześcijańskim, czyli o błędnym poznaniu i o tym, czym jest prawdziwe poznanie. Ja jak się nawróciłem do Boga, to dosyć szybko, i aczkolwiek nie za sprawą Pisma Świętego, tylko za sprawą chyba Immanuela Kanta, o ile pamiętam. Bo ja jak się nawracałem, to ja czytałem Pismo Święte i wszystkich możliwych filozofów, którzy byli dostępni. I chyba właśnie czytając jakąś tam książkę Kanta, a jednocześnie czytając Biblię, ja pojąłem, że można poznawać coś, co jest prawdziwe, prawdziwą stronę jakiegoś zagadnienia i fałszywą stronę jakiegoś zagadnienia. Bo się okazuje, że każda strona ma fałszywą stronę też. Każda sytuacja. Każda rzecz na świecie. Ona ma rzecz prawdziwą w sobie, rzecz fałszywą w sobie. I poznawanie samo w sobie to nie jest jeszcze kompletny temat, bo ludzie poznają Boga. Ja mówię, ale jak poznają Boga? I masa ludzi dokonuje różnego rodzaju prób poznawania Boga, które nie doprowadzają ich do sukcesów. Pytanie dlaczego? No właśnie. Księga Daniela 11:32 mówi tak. A tych, którzy bezbożnie będą postępować wbrew przymierzu, zwiedzie, i tutaj mowa o antychryście, pochlebstwami do odstępstwa. Lecz lud tych, którzy znają swojego Boga, umocni się i będą działać. A od początku mojego nawrócenia wiedziałem, że poznanie Boga to jest, że poznawanie Boga to jest normalna rzecz. Że nie można nie poznawać Boga. Że nawrócenie to nie jest koniec, tylko to jest początek. Że tu się dopiero zaczyna wszystko. I bardzo szybko jednak zorientowałem się, że istnieje prawdziwe poznanie i fałszywe poznanie. Ja powiem wam szczerze, że ja to mocno intuicyjnie zacząłem odczuwać na początku. Wiecie, czytałem też różne książki chrześcijańskie i one się różniły bardzo od siebie. Bardzo się różniły. Dla mnie człowieka, który wtedy się narodził z Bożego Ducha świeżo, to już było widoczne, że jedni pisarze w różnych rzeczach przeczyli innym pisarzom. To było coś po prostu dla mnie niesamowitego. Ja mówię, Boże, wszyscy twierdzą, że są nawróceni. Czemu mamy takie różne, skrajne poglądy? Przeczące wręcz sobie, nie? No i tutaj zacząłem rozumieć, że istnieje fałszywe poznanie i prawdziwe poznanie. Ja to lata temu, słuchajcie, zacząłem rozumieć. Ja w ogóle dziękuję Bogu za to, że ja to zacząłem rozumieć, bo to mi pomogło uniknąć naprawdę tysięcy wpadek. Nie? Ja powpadałem w kanały życiowe. Dotknąłem religii, dotknąłem różnych rzeczy patologicznych związanych z chrześcijaństwem, ale też uważam, że nie dotknąłem tysięcy, bo jak dzisiaj w ogóle usługuję ludziom, ja się patrzę, czego ludzie podotykali, to po prostu jest szok. Ja nie dotknąłem tych rzeczy, których ludzie podotykali. One mnie ominęły. Ominęły moje życie. Ściśle mówiąc, zobaczyłem, że jest poznanie prawdziwego Boga i poznanie fałszywego Boga. Że można w swoim życiu poznawać fałszywego Boga. Że można się narodzić z Bożego Ducha i rozpocząć swoją przygodę z poznawaniem Boga, poznając Boga fałszywego. I to jest w ogóle specyfika działania diabła.
Jeśli diabłu się uda wypaczyć obraz Boga w życiu chrześcijanina, no to pytanie, przecież jakże on nie zrobi później wszystkiego z tym chrześcijaninem? Bo przecież wypaczył ci obraz Boga. Ty już nie wiesz, znaczy inaczej, ty wiesz coś, co jest nieprawdą. Wiesz coś, co jest nieprawdą. Co ciekawe, jesteś absolutnie przekonany, że jest to prawda. Nie tylko w to wierzysz, ale o to walczysz. W zrozumieniu całej tej sprawy właśnie pomógł mi wyżej wymieniony werset. Pokazuje on, że są dwa rodzaje wyznawców Boga. Ci, którzy prawidłowo idą za Bogiem i ci, którzy idą za fałszywym obrazem Boga. Bo to są wyznawcy Boga tutaj. Posłuchaj tego jeszcze raz. A tych, którzy bezbożnie będą postępować wbrew przymierzu, rozumiecie to? Żeby postępować wbrew przymierzu, to trzeba przymierze zawrzeć najpierw. Rozumiesz? A następnie postępować wbrew przymierzu. Bo tutaj mówimy o ludziach, którzy zawarli przymierze z Bogiem. A tych, którzy bezbożnie będą postępować wbrew przymierzu, w domyśle szatan zwiedzie pochlebstwami do odstępstwa. Lecz lud tych, którzy znają swojego Boga, są wszystko ludzie, którzy zawarli przymierze z Bogiem. Umocni się i będą działać. Ja zobaczyłem, że mam do czynienia, i naprawdę to było już dość wcześnie, na początku mojego nawrócenia, że są dwa rodzaje ludzi odrodzonych z Bożego Ducha. Ludzie, którzy wyznają prawidłowo Boga, prawidłowo Go znają, i ludzie Boży, którzy znają fałszywego Boga i za Nim podążają, uważając, że to Bóg prawdziwy. Po pierwsze, werset ten uświadomił mnie, że człowiek, który działa w swoim życiu wbrew przymierzu, który jest w Jezusie Chrystusie, jest otwarty na działania demoniczne. Wystarczy zacząć działać wbrew przymierzu. I całe twoje poznanie Boga zaczyna być wykrzywione. Już nie rozumiesz tego, co czytasz w Piśmie. Tworzysz zupełnie inną postać w swoim umyśle. Ponieważ zacząłeś działać wbrew przymierzu. Owo działanie wbrew przymierzu to nic innego, jak postępowanie inne niż to, które proponuje Jezus. Czy jest zawarte przymierze w Jezusie Chrystusie? Ludzie w ogóle, przepraszam, czasami zapominają, jakie oni mają przymierze z Bogiem. To nie jest jakieś przymierze. To jest przymierze oparte na bardzo konkretnym zdarzeniu, w którym wzięła udział bardzo konkretna osoba. Sformułowania nawróciłem się do Boga. To są wszystko sformułowania, czy spotkałem się z Bogiem. To są wszystko sformułowania, które nie zawierają w sobie meritum zagadnienia. Kiedyś byłem świadkiem w jednym kościele takiego zajścia, że kobieta mówiła do pastora, że Bóg jej powiedział, a on jej przerywał i mówił, jak ma na imię. Ona mówi, no bo on mi powiedział, mówi, jak ma na imię. No bo on mi powiedział, on mówi, wyjdź z niej w imieniu Jezusa. Ja byłem świadkiem takiej rozmowy. Zborowniczki ze swoim pastorem. To wtedy był pastor, który robił to, co trzeba. Bo sam się uczyłem od niego. Jak ma na imię on.
o kim ty mówisz. Bóg? A co to jest Bóg dla ciebie? Bóg dla każdego jest czymś innym. Bóg to jest idea. Buddysta powie Bóg. Muzułmanin powie Bóg. Każdy powie Bóg. Ateista tylko nie powie Bóg. Ale tu nie ma mowy o Bogu. To jest mowa o przymierzu człowieka z Bogiem w Jezusie Chrystusie. I teraz człowiek Boży, który się narodził z Bożego Ducha, który postępuje inaczej niż mówi przymierze. Człowiek ten z automatu jest otwarty na zwiedzenie, i to zwiedzenie przyjmuje. Bo on postępuje wbrew przymierzu. Oznacza to, że złe poznanie przymierza Boga z człowiekiem w Chrystusie Jezusie to najkrótsza droga do zwiedzenia. Złe poznanie przymierza, które my mamy. Stąd problemy wielu ludzi, ponieważ oni nie wiedzą, co za układ mają z Bogiem. Ludziom się w ogóle wydaje, tak się ludziom wydaje właśnie, że ich układ z Bogiem to jest coś, co nie ma jakichś określonych praw. Że to się po prostu o, jestem z Bogiem zjednoczony. A szczególnie jak już ludzie załapią tą doktrynę o zjednoczeniu z Bogiem, kompleksowym zjednoczeniu, to totalnie im wywala z głowy, że to wszystko, ta cała formuła zjednoczenia, ona jest opatrzona określonymi przepisami. Tam cały czas działają przepisy. Jakie przepisy? W Chrystusie Jezusie Bóg świat ze sobą pojednał. Bóg nie pojednał ze sobą świata w inny sposób. W Chrystusie Jezusie świat, ludzie, oni nie mają innego układu z Bogiem, jak tylko w Chrystusie Jezusie. Poprzez bardzo konkretną sprawę. Że teraz spójrzcie, Jezus Chrystus żyje na ziemi te 33,5 roku, służy 3,5 roku w czynnej służbie, pokazuje się w służbie publicznej. I teraz co on prezentuje? On prezentuje człowieka. Określoną formułę człowieka. Krótko powiedziawszy, Jezus, kiedy chodzi po ziemi, jest prawdziwym człowiekiem. A reszta osobników Homo sapiens to nie ludzie. Rozumiecie? W czasie życia Jezusa na ziemi, po ziemi chodzi jeden człowiek. Jeden człowiek chodzi. Reszta to hybrydy ludzkopodobne. Ponieważ reszta tych ludzi nie zachowuje się, nie myśli, nie odczuwa, nie przeżywa tak, jak winien to czynić człowiek. Jest jeden wzór człowieczeństwa. Jest nim Jezus Chrystus. Wszystko, co od tego odstaje, nie jest człowiekiem. To jest bardzo ważne, żebyśmy to zrozumieli. Jak wróciłem do domu, jako nowonarodzony z Bożego Ducha człowiek, to pierwsza moja rozmowa z moją rodziną była taka. Ja jestem zbawiony, a wy jesteście zombie. Wszyscy. Ja bardzo poważnie tak twierdziłem. Wiecie dlaczego? Bo ja głęboko to zrozumiałem w paru pierwszych miesiącach więzienia. Ja przeczytałem taki werset w Piśmie Świętym, że było dwóch Adamów.
pierwszy Adam, który upadł i ostatni Adam, który powstał. Mamy dwóch ludzi opisanych w Piśmie. Posłuchajcie. Dwóch ludzi. Dwie postacie gatunku ludzkiego. Adam, czyli pierwszy człowiek stworzony przez Boga, do momentu upadku prezentuje człowieczeństwo. A dopiero później jest Jezus, który prezentuje człowieczeństwo. Między Adamem a Jezusem nie ma ani jednej osoby prezentującej w pełni człowieczeństwo. Czyli nie ma ani jednej osoby, która w kompletny sposób prezentuje jako człowiek obraz Boga. To jest bardzo ważne, żeby to pojąć. Wiecie, Jezus jak on wkroczył na ziemię, to on wkroczył z pełnym potencjałem człowieczeństwa, wyjętym prosto z serca Boga. Dlatego Piłat proroczo mówi: oto człowiek. To jest człowiek. Czy wy to widzicie? To jest człowiek. To dla nich oczywiście, ale oni się uważali wszyscy za ludzi. Rozumiecie, o co chodzi? I teraz o co chodzi? Bóg zawiera przymierze z ludzkością w Chrystusie Jezusie. On nie zawiera go w innej postaci. On mówi: ja zawieram z wami takie przymierze teraz. Mój Syn, Jezus Chrystus, umiera za wasze grzechy, tak? Wstaje z martwych w ciele, wstępuje do nieba, posyła swojego Świętego Ducha i każdy, kto uwierzy w Niego jako Pana i Zbawiciela, Duch ten w Niego wejdzie i uczyni Go takim samym jak Jezus. To jest procedura. Rozumiecie, o co chodzi o procedurze przymierza? Tu nie ma takiego: uczyni was lepszymi ludźmi, dobrymi ludźmi, świętymi jakimiś na swój sposób. Nie. Uczyni was takimi, jakimi Jezus jest. Bo tu jest cały czas te przymierze w Jezusie Chrystusie. Tu chodzi o to tylko. Tylko o tą rzecz, nie? I teraz, jeżeli my, jako ludzie Boży, postępujemy wbrew przymierzu, czyli my nie honorujemy przymierza. Czyli zaczynamy postępować wbrew temu, co myślał, mówił, czynił Jezus, to w sposób automatyczny otwieramy się na demoniczną strefę. I ten werset o tym mówi. On o tym mówi. Więc złe poznanie przymierza Boga z człowiekiem w Chrystusie Jezusie to najkrótsza droga do zwiedzenia. Złe poznanie. Jak się tego nie pojmuje, jak się tego nie rozumie, jak się tego nie zgłębi. Wiecie, co ja postanowiłem zrobić, jak ja ten werset przeczytałem? Zgłębić od A do Z przymierze człowieka z Bogiem. Ja musiałem wiedzieć, na czym ja stoję, ludzie. Ja nie lubię nie wiedzieć, na czym stoję. Ja tego nie znoszę. Ja nie lubię tak żyć. Są ludzie, co może tak lubią żyć. To jest ich prywatna sprawa. Ja lubię wiedzieć, na czym stoję. Czym dysponuję. Co mam. Werset ten również pokazał mi, że człowiek posiadający poznanie, prawdziwe poznanie Boga, po pierwsze będzie coraz mocniejszy, a po drugie będzie działał na rzecz Królestwa. To jest bardzo proste. Czasami ktoś mówi: ale po czym go poznać? Ja mówię: bo jest coraz mocniejszy w Bogu. Z tygodnia na tydzień. Z miesiąca na miesiąc. I wiesz, co jeszcze robi? I coraz bardziej zasuwa w Królestwie. Jest coraz mocniejszy i coraz bardziej działający, bo o tym mówi ten werset. Ci, którzy znają swojego Boga, umocnią się i będą działać. Ale jak go znają? Znają go na podstawie głębokiej znajomości przymierza i realizowania przymierza. Przymierze to jest układ.
układ. Układ. Ludzie też nie trybią tego układu. Dzisiaj rozmawiałem z dwojgiem ludzi, z małżeństwem. Właśnie zaczęliśmy rozmowę naszą od tego, że to my jesteśmy odpowiedzialni za to, co tutaj się dzieje. Że Bóg po prostu nie jest odpowiedzialny. Ani za ziemię, ani za nas. Nie jest. Przerażające. Ja powiedziałem, bo ja tego faceta zapytałem, mówię, gotów jesteś, żeby się osunął ci grunt spod nóg? Jeśli jesteś zainteresowany tym, to lecimy dalej. Jeżeli nie, to nie. Ale mówię, nigdzie w Piśmie nie jest napisane, żeby choćby raz Jezus szukał pomocy u Boga. Nigdy, jako człowiek. Ani razu do tego nie doszło. Więcej, nigdy tego nie nauczył uczniów swoich. Nigdy ich nie uczył. Nie powiedział, o, widzisz górę, wołaj do Ojca, żeby ją usunął. Nigdy. Powiedział, w ogóle nie mów Ojcu o górach, co ci stoją na drodze. Mów do gór. Jesteś Panem gór. On cały czas tych ludzi szkolił. Jesteś Panem gór. Panem. Ty jesteś Panem. Ty jesteś Panem. Postanowiłem więc przede wszystkim dogłębnie poznać przymierze Boga z człowiekiem w Chrystusie Jezusie. To była największa, to było dla mnie, słuchajcie, ja to robiłem, ja na tym siedziałem non stop. Ja mówię, Boże, ja nie chcę poznawać, bo jest, wiecie, czytasz Pismo Święte, czytasz książki różne, jest masa rzeczy, które cię interesują. Masa rzeczy. Potem, kiedy wyszedłem na wolność, zaczynasz doświadczać różnych usługujących, różnych miejsc, różnych w ogóle, dzieje się masa różnych rzeczy. Rozumiesz? Ale ja mówię, nie, stop. Ja muszę wiedzieć, na czym ja stoję. Co mnie obchodzi, na czym on stoi? To ja muszę wiedzieć, na czym ja stoję. Ja muszę mieć głębokie poznanie przymierza Boga ze mną. Bo ja nie mogę mieć luk żadnych. Ja nie wiem, czy moje życie będzie wyglądało jak życie tego człowieka, czy innego człowieka. Wiem, że ja muszę poznać przymierze. Wiecie, to jest cholernie ważne, żeby wiedzieć, nie wiem, w kraju nawet, w którym się żyje, jakie jest prawo. Kurczę, jesteśmy w jakimś kraju. Wielu ludzi to jest... Mnie ludzie zaskakują niektórzy, wiecie. Ja nie wiedziałem. Ja mówię, ale dlaczego? Przecież... Jesteś w tym interesie tyle czasu, jak mówisz nie wiedzieć? Przecież są dzienniki ustaw, są prawnicy. Jak czegoś nie wiesz, są tego prawnicy. Zapłać prawnikowi, zapłać księgowej. Dowiedz się. Żyjesz w jakimś kraju, nie możesz być bezmyślny. A ludzie w ogóle przychodzą do Boga i tak jakby bezmyślnie podchodzą do tematu, że o, Bóg jest ze mną. Zaraz, On jest z tobą w określony sposób. On jest w Chrystusie Jezusie z tobą. On takie przymierze zawarł. On nie zawarł innego przymierza. On nie zawarł przymierza, bo cię lubi. Rozumiesz? On nie zawarł takiego przymierza. Rozumiesz, o co chodzi? Bo tam coś zobaczył w tobie, bo coś tam nie. On zawarł przymierze w Chrystusie Jezusie. On, słuchajcie, zobaczcie, co on zrobił. Żeby Jezusa Chrystusa stworzyć, to naród stworzył najpierw, bo to nie można było inaczej. To najpierw naród stworzył. Po co Żydzi powstali? Po co naród żydowski? Żeby Jezusa wyprowadzić z narodu. Był jeden powód powstania Izraela. Jeden powód. Bo to trzeba było, żeby stworzyć nowego człowieka. Człowieka jakby niepowiązanego z tym całym bałaganem. To trzeba było mu naród stworzyć najpierw. To zobaczcie, tam praca idzie setki lat wcześniej, żeby naród wytworzyć. Zobaczcie, jaka to jest w ogóle robota była. Tak. Bo to nie można było... Bo zobaczcie, jakie to było ważne, bo to będzie przymierze w Jezusie Chrystusie. To będzie coś specjalnego. Ja mówię, ja to muszę zgłębić. Bo ja nie zgadzam się, żeby mieć fałszywe poznanie, że po prostu chlapnie mnie coś diabeł,
lewego o Bogu, a ja to łyknę jak karp chluchy i ja po prostu będę tym żył później. I będę zadawał potem dziesiątki pytań. A dlaczego? A po co? A którędy? Wiesz, o co chodzi? Dzisiaj po prostu, jak ja znam przymierze, to ja wiem. Coś mi się stało na przykład, nie wiem. Nie? Dlaczego? Przyjąłem dlaczego. Wiem, dlaczego mi się to stało na przykład, nie? No nie wiem, coś... Ja, znaczy jestem świadomy, gdy mi się coś stanie, to ja zaraz wiem, dlaczego mi się to stało. Nie jestem arogantem, nie, po prostu... Ponieważ znam przymierze. Nie realizowałem jakiejś części przymierza gdzieś. Po prostu, no nie? Po prostu, coś takiego zrobiłem. Nie zrealizowałem części przymierza. Robię weryfikację... I załatwiam sprawę. To nic tam się nie wydarzyło w ogóle jakiegoś. Wiecie, o co chodzi. Tylko co? Ono, te przymierze jest dla mnie rękojmią sukcesu. Bo na czym polega przymierze? Jeśli dwie strony... Bo przymierze to jest układ. Bardzo poważny, konkretny układ, który jest, był w tamtych czasach zawsze zabezpieczany krwią. Jakiekolwiek przymierze się zawierało, na przykład dwa... Klany zawierały przymierze ze sobą, prawda? No to w ogóle tam liderzy klanów przecinali sobie dłonie. W ogóle jeden przecinał dłoń, drugi przecinał dłoń. Te dłonie łapali, pasem jakimś skórzanym związywali i ogłaszali w ogóle, że są jedno, bo krew ich łączy. Wszelkie ofiary, przelew krwi, rozumiecie, o co chodzi? To było przymierze. To było jasne, że jeżeli dwa rody zawierały między sobą przymierze, składali ofiary jakiemuś tam bóstwu, nieważne jakiemu bóstwu, ale tam był przekaz jeden. Jeżeli ja złamię przymierze, ty masz prawo mnie zabić jak to zwierzę. Jeżeli ty złamiesz przymierze, ja mam prawo ciebie zabić jak to zwierzę. Wiecie, to było od wieków, to było lata, zanim w ogóle był Jezus na ziemi. Po całym świecie to było. Jak się przeleci historyczne rzeczy, zobaczycie, ofiary z ludzi się składało. Rozumiecie? Żeby w ogóle gdzieś coś zawrzeć z kimś, zawsze była przelewana krew. Nigdy nie było tak, że się spotkały dwie osoby, siema, siema, rozumiesz, o co chodzi? Tylko tam zawsze było coś takiego. Będą sukcesy, tak? Albo konsekwencje. To jest przymierze. I teraz ludzie jak załapią, o co chodzi z tym, że mamy przymierze z Bogiem w Jezusie Chrystusie. Czyli jeżeli ja nie będę funkcjonował według prawideł, które zaprezentował mi Jezus Chrystus, a moc do tego mam, bo mam Ducha Świętego, więc nie mogę powiedzieć, że nie mam mocy. Bo jak ja bym na sucho miał to robić, to oczywiście się wypalę. Prawda? No nie mamy szans. Ale zobaczcie, jaki tu jest zrobiony numer. To jest w ogóle zrobiony niesamowity majstersztyk, że w ogóle masz moc, dzieciaku. Masz moc, dzieciaku. Tylko teraz wiernie używaj tej mocy, żeby realizować swoją część przymierza. Często mnie ludzie pytają, a jaka to jest moja część przymierza? A ja na przykład mówię, a wiara to jest twoja część przymierza. A on na przykład umarł za ciebie na krzyżu, a ty masz w to uwierzyć. To jest twoja część przymierza. A on na przykład poniósł twoją chorobę, a ty masz teraz w to uwierzyć, że jesteś zdrowy. Twoja część przymierza. Nie uwierzysz, figa z makiem z uzdrowienia. Czemu? Nie zrealizowałeś swojej części przymierza. Mogłeś? Mogłeś. W ogóle czemu nie robisz tego, dzieciaku? Wiesz, o co mi chodzi? Ja to zatrybiłem, to jest przymierze. To nie jest w ogóle jakieś tam fifarafa, że ja tam się pomacham do Boga, bo ja jestem w Chrystusie. Nie. To jest twój dział, człowieku. Mój jest taki, mówi Bóg, żebyś na pewno wszedł do nieba, żebyś, jeżeli wierzysz, prawda, zrealizował to, co chcesz, żebyś, jeżeli rządzisz, diabeł nie mógł ci nawet w nogę dotknąć. Rozumiesz, o co chodzi? To jest przymierze. Bóg mówi, ja dotrzymuję swojego słowa. Czy ty dotrzymujesz swojego słowa? I wielu ludzi, wielu chrześcijan uważa, że oni nie muszą. A ja postanowiłem zbadać ten temat przymierza. Ja mówię, kurczę, mówię, Boże, jestem odpowiedzialny za to. Jestem odpowiedzialny za moje chodzenie z Tobą. I mam moc do tego, żeby to utrzymać. Bo dałeś mi moc. Do czego mi dałeś tą moc?
właśnie do tego, żeby zrealizować wszystkie rzeczy związane z przymierzem. Po to mi dałeś tą moc. Skupiłem się na tym. W każdym fragmencie Biblii doszukiwałem się jakiegoś wątku mówiącego właśnie o tym. Ja wszędzie szukałem tego przymierza. Rozumiecie? Ja badałem te wszystkie elementy, co to znaczy, że każda ofiara musi być posolona. Rozumiecie? Ja rozkładałem tę, mówię, zaraz, ja po co posolona? Co z tą solą? Rozumiesz? Zacząłem badać temat. Ja pamiętam, jak kiedyś przez parę tygodni temat soli badałem. W ogóle po co ta sól tam była? Przede wszystkim się dowiedziałem, że sól w tamtym czasie kosztowała tyle samo, co złoto. To było kilo soli i kilo złota, to był jeden w ogóle pieniądz. To był handel wymienny, człowieku. To nie było, że idziesz do Biedronki i sobie kupisz pół kilo soli dzisiaj za 2,50. Rozumiesz, tak? Sól była czymś niesamowitym, niesamowicie ważnym, tak? Ona powodowała, że rzeczy się nie psuły. Ona zabezpieczała w upałach w tym czasie w ogóle, przecież wszystko, wiecie, my to czytamy, to co wszystko dzieje na pustyniach. Te całe, kurczę, nasza Biblia to się na tamtych terenach dzieje. Tak? Ta sól, ona zabezpieczała każdy element potraw. Ona leczyła rany. Tak? Ona była czymś, tak? Co kiedy się składało ofiarę i łączyło się jakieś w ogóle zjawiska, właśnie rody się łączyło, czy też się składało ofiarę Bogu, to dawało się na to sól, tak? Aby zasygnalizować, że jest to rzecz wieczna, że ona się nie popsuje, że ona się nie zniszczy. Rozumiesz? Ja zrozumiałem, że ja cały czas muszę mojemu umysłowi sygnalizować wagę przymierza. Ja się muszę nauczyć tym żyć. Moje oczy zaczęły się coraz bardziej otwierać. Ja zacząłem widzieć w Starym Testamencie, w różnych miejscach, wszędzie przymierze. Nie wiem, zobaczcie, ile jest w Biblii takich, ja to nazywam, prób przymierza Boga z człowiekiem. Zobaczcie, tego jest masa. Od początku upadku człowieka Bóg robi pewne ruchy. Chce się z tym człowiekiem ułożyć. I wiecie, co zauważyłem? Nic nigdy nie działało. Nigdy się Bogu nie udało. Rozumiecie? Jezus to jest jakby koniec tego zjawiska całego. Dlatego inne przymierza nie działają. Działa tylko przymierze w Jezusie Chrystusie. Są dowody na to biblijne, że żadne inne przymierze nie działa. Kiedyś takiemu człowiekowi głoszę Ewangelię, a on do mnie taki twardziel wielki. Ja mówię do niego o Chrystusie. A on mówi, że on jako umrze, że ja się tu nie martwię. Ja mówię, ja się nie martwię o ciebie w ogóle, mówię, człowieku. Ja ci głoszę Chrystusa, nie? Ja stanę przed Bogiem, se z Nim porozmawiam. Mówię, no jak z Bogiem porozmawiasz? No z Bogiem porozmawiasz, no. Nie rozumiesz, co powiedziałeś. Nie porozmawiasz z Nim. Nie patrzy się na mnie. Dlaczego z Nim nie porozmawiam? Ja mówię, bo nie przyjmujesz przymierza. On nie rozmawia z tymi, którzy nie przyjęli przymierza. To on rozmawia z tymi, co z Nim wchodzą w przymierze. On ma taką zasadę. W ogóle zwróćcie na to uwagę. Nawet w tych próbach przymierza on nigdy nie rozmawia z ludźmi, którzy nie wchodzą z Nim w przymierze. Nawet przed Jezusem. Nie zdziwiło was, dlaczego takie rzeczy tam się dzieją, że to są narody jakieś. No nie ma, coś Filistyńczycy czy tam inni chodzą sobie tamten. To wcale nie oznacza, że to były złe narody. Bo bez przesady, no nie możemy powiedzieć, że to był bandyta na bandycie tam, bo tak nie było. To byli normalni ludzie, rolnicy, hodowcy. Przecież to nie byli jacyś ludożercy. No kurczę, no tak, no trzeba się obiektywnie na to spojrzeć. To normalni ludzie byli. Wielokrotnie to lepsi, jak się tam, co po niektóre historie tam zobaczy, to lepsi niż ci Żydzi różni. Tylko, zobaczcie, nigdy oni jakby
nie posiadają takiego prawa do zarządzenia Izraelem. Oni zawsze w ogóle są gnębieni. Żaden problem jest, że Dawidek ze swoją grupą ludzi tam jeździ, człowieku napady z bronią w ręku, człowieku morduje tych Filistyńczyków, zabiera im dobra. Człowiek według serca Bożego, Dawidek. No to rozumiesz, no bandyta, no. Że to, no. Trzeba to nazwać jakoś, bandyta. A on napada na filistyńskie wioski, rabuje tych ludzi. Dawid. Nie żołnierzy, tylko normalnych wieśniaków. Wycina. No. Widzicie, to nie jest takie słodkie, jakby... No ale on to robi. Ale teraz dlaczego on to robi? I on jest dalej nazywany człowiekiem według serca Boga. Bo co on ma? Bo on jest w przymierzu z Bogiem. Ja chcę wam po prostu coś pokazać. To jest potężna sprawa. Przymierze to jest coś takiego, że jak zawierasz go z drugim człowiekiem, to mówisz tak, jak ktoś ciebie tknie ręką, to tak jakby mnie tknął. A jak ktoś mnie tknie ręką, tak jakby ciebie tknął. Pamiętaj, jak ktoś na ciebie podniesie rękę, to moja ręka mu utnie tą rękę. Już teraz nie masz dwóch rąk. Masz cztery ręce. Jesteśmy w przymierzu. Przymierze to jest bardzo ważna rzecz. Przymierze. Takie przymierze zawiera Bóg z człowiekiem. I kiedy dochodzi do przymierza kompletnego w Jezusie Chrystusie, wiecie, co się zaczyna dziać? Tam jest kropka nad i postawiona. Jak ja zobaczyłem, że ja mam przymierze z Bogiem w Jezusie Chrystusie, to człowieku hulk we mnie wstąpił. Ja mówię, ja jestem nietykalny. Mówię, niezniszczalny. Ja w ogóle, mówię, ja wszystko mogę zrobić. Oczywiście rozumiecie, jakiś flow, jakieś podniecenie, bo emocje są emocjami, nie? Ale ja naprawdę w tamtym czasie byłem tak podekscytowany tym faktem, jak niczym bardziej. Mam przymierze z Bogiem. Jak ktoś będzie chciał mnie tknąć, to on mu rękę urwie. Wiesz, o co chodzi? Tylko, czy ja będę realizował moją część przymierza? I ja się skupiłem na tym, że ja chcę wyćwiczyć swoje życie tak, aby dbać o moją część przymierza. Ja się w ogóle dzisiaj nie interesuję częścią Bożą. To jest Jego prywatna sprawa. Rozumiecie, o co chodzi? Moją sprawą jest, żeby wierzyć, a Jego sprawą jest, żeby spadały głowy moich wrogów. A ja mam wierzyć, że będą spadać w głowy moich wrogów. A Jego sprawą jest, żeby spadały. Jak? Ja nie wiem. Bo jest przymierze. Rozumiecie? Ale ja muszę chodzić w wierze. Więcej. Ja muszę poznawać Jezusa i ja muszę zmieniać w swojej głowie wszystko na wzór Jezusa, bo On w Jezusie Chrystusie zawarł przymierze. On zawarł przymierze z tymi, posłuchajcie, którzy myślą jak Jezus, rozumieją jak Jezus, czują jak Jezus. To jest to. On mówi tak, chcesz w pełni korzystać z mojego przymierza? Musisz być jak Jezus. I tak jak z Jezusem postępowałem, tak będę z Tobą postępował. Tak jak z Nim byłem, tak z Tobą będę. Tak jak Jego wyciągnięta ręka uzdrawiała chorych, tak Twoja ręka będzie wyciągnięta, będzie uzdrawiała chorych. Tak samo. Tak samo. Tylko myśl jak On. Rozumie jak On. Działaj jak On. A możesz, bo masz Ducha Świętego. Rok po roku takie motywy jak wymiana krzyżowa, zjednoczenie z Bogiem, nieutracalność zbawienia, równość z Jezusem, kompletna wolność, niezależność od świata i tak dalej, zaczęły stawać się stałymi elementami mojej psychiki. Ja w ogóle
zacząłem myśleć na poziomie przymierza z Bogiem, nie? Ja mówię, kurczę, Boże, jestem jak Jezus. Ja naprawdę zacząłem o tym myśleć. Ja zacząłem myśleć o tym, że jestem kompletnie wolny. Niczym nieograniczony. Żadną formą religii. Żadną formą ludzkiego nakazu. Przesiąkłem tymi rzeczami. To one zaczęły określać moje decyzje. Zacząłem działać na podstawie przymierza. To owe decyzje zaczęły mnie wzmacniać. Kiedy decydowałem coraz bardziej, tak jak Jezus, to mnie zaczęło wzmacniać. Ja się zacząłem stawać mocniejszy. To dogłębne poznanie i praktyczne przeżywanie przymierza z Bogiem w Jezusie Chrystusie stworzyło we mnie duchowy kręgosłup i uczyniło mnie niezłomnym człowiekiem służby. Ja dzisiaj nie wiem, co to jest nie służyć Bogu. Ja nie znam takiego życia. Nie znam, nie mam nawet takiej filozofii w głowie. Ja nawet nie mam w swojej wyobraźni czegoś takiego. Ja nie wiem, co to jest nie służyć Bogu. Więcej, z roku na rok jestem coraz silniejszy. Ja ostatnio zobaczyłem takie swoje zdjęcie. Nie wiem, który to był, jaki to był rok, ale już na Kasprzaka to się chyba tam działo. I Sara była mała i Zolo Koselak zrobiły taki album na któreś tam rocznicę ślubu tam mojego z Agatą. I ja tam jakieś zdjęcie tam wyciągnęła Sara, skądś tam wkleiła w ten album. I teraz Sara mi przyniosła te zdjęcie. Ja popatrzyłem na te zdjęcie i ja mówię, Chryste jedyny. Jaki słaby człowiek. A ja już kościół prowadziłem, rozumiesz, chyba wtedy w Szczypiornie, czy ewangelistą byłem, jeździłem, ale popatrzyłem na siebie, słuchajcie. Usiadłem na tym łóżku, ja byłem, w ogóle popatrzyłem, ja trzymałem to zdjęcie. Mówię, jaki słaby człowiek. Zobaczyłem, jaki słaby byłem w stosunku do tego, jaki jestem teraz. Porównałem mnie sprzed, powiedzmy, lat, nie wiem, 10 do tego, jaki jestem teraz. To jest niebo a ziemia. Przymierze, rozważanie przymierza i przeżywanie przymierza w sposób praktyczny będzie czyniło cię mocnym, mocniejszym z roku na rok. Sam na siebie kiedyś popatrzysz i wspomnisz swoje działania sprzed kilku lat i powiesz, kurczę, jakim byłem słabym człowiekiem, Panie Boże. A tak naprawdę byłeś wtedy bardzo silny już. To nie było tak, że byłeś jakimś słabeuszem. Bo ja w tamtym czasie już byłem bardzo silny w Chrystusie. Ja już kościół prowadziłem, ja już głosiłem Ewangelię, uzdrawiałem, uwalniałem. Naprawdę, człowieku, to już wiesz. Ale porównując się, bo ja specjalnie to zrobiłem, rozumiecie? To zobaczyłem w ogóle, jak ten mechanizm, ta maszyna działa wewnątrz mojego wewnętrznego człowieka. Zamiast szukać dziwnych rzeczy, dziwnych, takich dziwnych obrazów Boga, uważam, że należy bardzo mocno przyłożyć się do rozważania przymierza, które mamy w Chrystusie Jezusie z Bogiem. Zobaczyć, jakby poznać te rzeczy dogłębnie. Być pewnym. Także w nocy o północy cię ktoś obudzi, a ty będziesz w ogóle absolutnie pewny, jakie ty masz przymierze z Bogiem. Kto tam stoi po tej drugiej stronie? Co to jest za postać? Że ta postać jest w 100% wobec ciebie zdeklarowana. Że tam nie ma jakiejś dwuznaczności w jego w ogóle głowie. Że on nie ma ani jednej złej myśli o tobie. Ani jednego, kurczę, jakiegoś elementu krytycznego na twój temat. Że on traktuje ciebie jako wspólnika przymierza, partnera. I teraz tylko i wyłącznie odpowiedzialność twoja, czy właśnie będziesz pielęgnował w ogóle temat realizacji przymierza z Bogiem. Gdy człowiek
zdecyduje się na dogłębne poznawanie przymierza zawartego przez Boga z ludźmi w Jezusie Chrystusie, to masa fałszywych przekazów wewnętrznych i zewnętrznych w ogóle od Niego odpadnie. Odpadają od Ciebie fałszywe w ogóle obrazy Boga. Mnie dzisiaj nikt nie przekona do dziwnych obrazów Boga. Nikt. Nie dlatego, że ja jakoś jestem uparty. Nie, bo ja przymierze poznałem. Ja wiem, z kim je zawarłem. Na pewno nie zawarłem je z jakimś dziwacznym bóstwem, które ma humory na przykład. Mnie ominęła masa zwiedzeń, tak jak wam powiedziałem. A te, które jakoś się przydostały, były bardzo szybko namierzone i eliminowane. Ja bardzo szybko to miałem. Ja kiedyś, pamiętam, mieliśmy taki dosyć spory atak. No to jeszcze nie prowadziłem kościoła w Warszawie. Taki spory atak mieliśmy ducha Jezabel. Ja pamiętam, jak z Agatą rozmawiałem, to nie był to łatwy czas. Ale ja jej wtedy powiedziałem, posłuchaj, jestem pewny teraz tego, co mówię. Jestem czaroodporny. To mnie w ogóle nie rusza, co się tu dzieje. Ten cały układ, on mnie nie wciąga. Jestem odporny na te czary. Ja zobaczyłem, że ja na masę rzeczy stałem się odporny od razu. Bardzo szybko stałem się odporny. Właśnie przez to, że ja umocniłem się w poznaniu przymierza z Bogiem w Chrystusie Jezusie, który ja mam. Mnie prawdziwe poznanie to jest siła chrześcijanina. Prawdziwe poznanie. To również napęd do służenia w Królestwie. Prawdziwe poznanie. Bo wszystko inne będzie cię chciało osłabić. Zrobić z ciebie zależną osobę. Rozumiesz? Zależną osobę. Diabeł cię chce uzależniać od różnych rzeczy. Od różnych rzeczy. A przede wszystkim przez to, że będzie ci wyrysowywał obraz Boga, który fałszywy obraz Boga po prostu. Ludzki umysł, kiedy otrzymuje wiedzę o przymierzu i łączy to z wiarą, to wręcz eksploduje mocą. On tak po prostu działa. Jeszcze jedną rzecz i zakończę. Ja zrozumiałem, że zależy ode mnie to, czy ja będę badał temat przymierza, czy nie. No i zależy to od ciebie również. Czy ty będziesz miał głęboką świadomość tego, czy po prostu po łebkach będziesz znał rzecz? Ja podszedłem poważnie do tego. Ja nienawidzę fałszywego poznania. Ja tego nienawidzę. Ja uważam, że to jest źródło zniszczenia. To tak jak w każdej dziedzinie. Jak masz lewe informacje o czymś, to można tobą manipulować. W jakiejkolwiek dziedzinie, czy to jest gospodarcza dziedzina, czy inna, to cię kręcą po prostu. Rozumiecie? Po prostu cię wkręcają w różne rzeczy. I ja też byłem przez lata powkręcany w różne... Ja w ogóle... Wiecie, na przykład, do czego mi się przydało to, że umysł swój ustawiłem na prawdziwe poznanie Boga, to pociągnęło za sobą też to, że ja wyćwiczyłem mój umysł w prawdziwym poznawaniu różnych rzeczy. Ja nienawidzę fałszywych informacji. A jest wszędzie pełno fałszywych informacji, nawet mało ważnych. Rozumiecie? Ale wiesz, że umysł
możesz tak wyćwiczyć właśnie przez studiowanie przymierza z Bogiem, że te lewe informacje, które są, takie czasami nawet bardzo banalne, one nie będą do ciebie docierać. Ty będziesz je trzaskał momentalnie. Jeśli nie w jednej sekundzie, to w ciągu jednego dnia, dwóch, trzech, może tygodnia. Nie utrzymasz tego w głowie. Zaraz ci to, rozumiesz, bo ten umysł się do tego nie będzie nadawał. On nie będzie zdolny do utrzymywania fałszywych rzeczy w sobie. On to wypluje. Raptem będą przychodzić prawdziwe informacje, silne. Będziesz to ściągał na zasadach prawa przyciągania. Rozumiesz, bo ten umysł będzie szukał tych prawdziwych informacji. Bo co? Bo się wyćwiczył w szukaniu prawdziwych informacji na poziomie przymierza z Bogiem. Ja powiedziałem, Boże, jak chcę tylko znać prawdziwe rzeczy związane z Tobą. Zobaczcie, ile jest fałszu. Ludzie, ja się patrzę na ludzi czasami, w co ludzie wierzą w tym kraju. To się nie chce wierzyć, że oni w to wierzą. No ale oni w to wierzą. Jest taki obraz Boga. Rozumiesz? Obraz Boga taki. Ostatnio z człowiekiem rozmawiam, mówi, ja do niego mówię prawdy Boże, jak trzeba w małżeństwie funkcjonować. On mówi, a Bóg nienawidzi rozwodów. Ja mówię, no ale dlaczego uważasz, że Bóg od rozwodów nienawidzi? Skąd to wziąłeś? No skąd? Z Biblii. Ja mówię, nie, no nie ma tego w Biblii. No. Przepraszam. No wziąłeś, to jest fałszywe poznanie. No fałszywe poznanie. Rozumiesz? Fałszywe poznanie jakieś. Tak, a to jest drobiazg jakiś. Rozumiesz? Bóg chce, żebyś żył tak, aby mu się podobać. Fałszywe poznanie. Wszystko. Rozumiesz, o co chodzi? Podobać się Bogu. Takich rzeczy, jak się temu przyjrzysz, takich rzeczy są tysiące. Ja nie mówię o jakichś zafałszowaniach typu już tam Maria, święci i te wszystkie inne w ogóle patologie, bo to już jest patologia taka, kurczę, jak czarno na białym wszystko, prawda? Ale takie rzeczy, które są wtłoczone w ten cały system chrześcijaństwa, jest ich tysiące. Tysiące. Rozumiecie? Kobietom wmówiono, że mają wyglądać jak nikt. To chrześcijaństwo wmówiło kobietom. Jak nikt. Rozumiecie? Nie, ona ma wyzbyć się kobiecości, różnych rzeczy, jak nikt ma wyglądać. Taka po prostu ma być. Podobna zupełnie do nikogo. To tyle będzie pobożna niewiasta. Rozumiesz? Mężczyznom wmówiono, że nie mogą mieć jaj. Rozumiesz, o co chodzi? Wiesz, i tak dalej, i tak dalej. I to się... Bo Bóg jest taki, bo Bóg jest łagodny, bo Bóg jest taki. I teraz to wszystko, to są różne elementy zafałszowań, bo one na przykład zawierają w sobie... Bo czym jest też zafałszowanie? Tam jest część jakiejś prawdziwej informacji. Rozumiecie? Bo to na tym rzecz polega, że to rzucasz człowiekowi... Tak jak wiesz, koniowi kawałek kostki cukru, żeby on się chwycił tego. Tam jest kawałek informacji prawdziwej, reszta to jest fałsz i tworzy to w całokształcie fałszywy obraz jakiegoś elementu Boga. I ludzie są nafaszerowani tym. Rozumiecie? Tak. I bo się tego chwytają. A ja postanowiłem, że ja nie chcę tak żyć. Ja powiedziałem, Panie Boże, tylko prawdziwe poznanie Twojej osoby. Jesteś taki, no właśnie, jaki jesteś? I Bóg mówi, jestem taki, jaki się przedstawiłem w Chrystusie Jezusie. O, taki jestem. I teraz przymierze z Tobą zawarłem w Chrystusie Jezusie. I nie kombinuj, bo przekombinujesz. Bo przekombinujesz. Co? Co z przymierzem? Chrystus się zawiera. Chrystus się zawiera. Cztery Ewangelie o tym macie. Przymierze w Chrystusie Jezusie. Rozumiecie, o czym ja mówię? W Chrystusie Jezusie. Jest Jezus Chrystus jako
przymierze. To w nim zawiera Bóg układ z ludzkością, nie akceptując niczego, co nie jest takie jak Jezus Chrystus. Trzeba Chrystusa poznawać. Nie 8 punktów. To nie jest 8 punktów, jak zdobyć 1 000 000 złotych. To jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus. Tak. I teraz ja, chcąc poznawać, co ze mną, w czym Bóg ze mną się ułożył. On się ze mną ułożył w osobie Jezusa Chrystusa. On powiedział: Artur, sprawa jest taka. Przyjąłeś Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, trafiłeś do nieba. Amen. Zaczyna się Twoja przygoda. Zawarłem z Tobą przymierze w Jezusie Chrystusie. Rzecz polega na tym, abyś stał się jak On. Czy Ty rozumiesz mnie, Artur? Ja mówię: no dobrze. Co to znaczy, Panie Boże? No masz wierzyć mi, jak On mi wierzył. Masz doprowadzić swój system emocjonalny, aby reagować na wszystko tak, jak On reagował. Śmiać się z tych rzeczy, z których On się śmiał, płakać z powodów, których On płakał, gniewać się z powodów rzeczy, które On się gniewał. Masz prezentować swoją osobą takie same parametry osobowościowe. Ja mówię: mogę? Tak, bo masz Ducha Świętego. Zajmij się tym. Zajmij się tym, aby w ten sposób zacząć podchodzić do życia, a zobaczysz, co się w ogóle będzie działo. Nie? Zbadaj to najpierw. Zbadaj tą rzecz. Badałem ją wiele lat. Wiele lat. To nie było coś, co stało się raptem. Dla mnie Jezus Chrystus to bufor mojego w ogóle obcowania z Bogiem. Ja zacząłem ryzykować. Nie wiem, czy wy to, nie wiem, czy wy to robicie, czy wy tego nie robicie. Czy kiedykolwiek próbowaliście? Oczywiście najpierw zdobywając wiedzę na ten temat z Ewangelii, reagować jak Jezus w jakichś sytuacjach. Na przykład dowiadujesz się, jak On reaguje na pewne rzeczy. Na przykład weźmy jeden temat, religia. Prawda? Religia. Faryzeusze, mamy faryzeuszy, sadyceuszy, uczonych w piśmie. Tworzą środowisko religijne tamtego czasu, tak? I teraz wyzwanie ci rzucę. Zrób sobie takie coś. Weź sobie tych faryzeuszy, sadyceuszy, uczonych w piśmie i przebadaj wszystkie reakcje Jezusa na nich. Przebadaj je. Zobacz, jak On reagował. I teraz, kiedy w Twoim życiu spotykasz się z religią, tak? Zacznij stosować Jego reakcję. Na początku jota w jotę. Literalnie. Nie bój się tego, zaryzykuj. W ogóle zaryzykuj, zobaczysz, co się będzie działo w Tobie. Przede wszystkim w Tobie, nie? Ale zrobisz sobie niesamowity test. Zobaczysz, jak płynie moc. Rozumiesz? Jak płynie moc. Jeden temat sobie zrób. Ja tak robiłem przez lata. Takie tematy sobie brałem. A jaki miał stosunek do rodziny? Zbadałem jego stosunek do rodziny. Modliłem się, myśląc, rozważając o tych rzeczach. A patrzyłem, jak on uczył. Jakie miał podejście do swoich uczniów, do ludzi, których uczył. Rozumiecie? Zobaczyłem to w ogóle, jak on tam podchodził. A zobaczyłem, jak on podchodził do potrzebujących różnych. A popatrzyłem, jak on rozmawiał z tymi, którzy byli fałszywymi ludźmi. Jak do nich podchodził. I wiecie co? Zacząłem to trenować. Na początku literalnie. Tak? Na początku literalnie.
A powiedz, w ogóle, nie wiem, gdzieś głosisz, na przykład, tak? Wiedząc, jaki miał stosunek do religii, tak? Powiel jego pogląd. W głoszeniu. Zobaczcie, jak to działa. W jakimś poście, w jakimś poselstwie, w czymkolwiek. To oznacza, że stosujesz przymierze w Chrystusie Jezusie. I tak jest do każdej dziedziny. Jaki miał stosunek do choroby? Do demonów? Globalnie, na przykład do kontaktu z szatanem. Jak reagował na szatana? Ja zbadałem na przykład reakcję Jezusa na szatana. Czy wiecie o tym, że... Ja nie wiem procentowo ile, to nie umiem tego powiedzieć. Ale co masa chrześcijan robi z szatanem, to jest niesamowite, co oni z nim robią. Bo robią bardzo inne rzeczy niż Jezus. Teraz dziwią się, czemu mają różne ataki później, czemu coś tam się dzieje. Ja mówię, ale co zrobił Jezus? Ale on tak mało robił, bo mówię, tyle się robi. Nie wiem, czy mnie rozumiesz. Bo to się tyle robi. Zobacz jego podejście do niego. Zobacz, sprawdź podejście Jezusa do wielu zagadnień. Sprawdź podejście Jezusa na przykład do porażek, które miał. Takich jak na przykład w Nazarecie. Czy na przykład takich jak to, że nie słuchali go ludzie. Że go olewali. Sprawdź podejście jego. To jest realizacja przymierza. I wiele, wiele innych rzeczy związanych z nim później, jako z tym, który umiera za ciebie, wstaje z martwych. Przeanalizuj jego. To jest nasza rękojmia. Rozumiesz? Rękojmia nasza. Tu nie znajdziemy punktów. Kilku. Prawda? Że tu chodzi o uzdrowienie, tu chodzi o uwolnienie i tak dalej. Oczywiście rozważaj te rzeczy jak najbardziej. Nie ma nic z tym złego. Ale to jest za mało. Ja poszedłem w tym głębiej. Ja powiedziałem, ja chcę dokładnie poznać jakby prawo. Tak, chcę poznać prawo. Prawo. Coś wam powiem. Chciałem trzeci raz, trzeci chyba raz w więzieniu, czy drugi raz. Nie byłem nawrócony jeszcze. Siedziałem niesłusznie, no ale generalnie było tak, tak były sformułowane jak oskarżenia, że mogli mnie zamknąć na wiele lat, no i tyle. Bo takie było prawo. Zeznania świadków, konkretne jakieś tam rzeczy. No. Więc dobra, co robię? Co robię? No, siedzę w tym więzieniu, będę badał prawo teraz. Obładowałem się kodeksami, ustawami i tym wszystkim i siedzę w tym. I nawrócony jestem, nie? I badam temat broni. Bo tam powiedziano, że broń miałem w ręku. Prawda? Że widziała kobietę. Kobieta powiedziała, że przystawił mi broń do głowy. Tak? I ja badam orzecznictwo Sądu Najwyższego sobie. I tutaj w ogóle dochodzę do takiego czegoś, że istnieje kilka precedensów, że w orzecznictwie Sądu Najwyższego, tak, mamy sytuacje takie, że Sąd Najwyższy obalił decyzję sądu rejonowego, czy okręgowego, tak, mówiącą, że człowiek miał broń palną, ponieważ nie można było dowodnić, że to jest broń palna. Więc piszę do sądu, tak, że proszę, tak, o to, aby osoba, która twierdzi, że trzymałem jej broń przy głowie, tak, okazała swój certyfikat balistyka. Jakim, ponieważ na jakiej podstawie ona twierdzi, że była to broń palna. No i wzywają mnie. Jadę pod konwojem na rozmowę do prokuratora. Co to jest? Ja mówię, no panie prokuratorze, bo to nie była broń palna. Mnie tam w ogóle nie było, ale ja się muszę bronić. Prawda? Więc pierwszą rzeczą, którą robię, to na podstawie prawa obalam jakąś rzecz. Tak? A co to było? Ja mówię, no każda inna broń mogła być. Na przykład mówię, pistolet zabawkowy. Ja mówię, czy pan ze mnie żartuje? Ja mówię, nie żartuję.
proszę to włączyć do protokołu. To trzeba rozważyć, że mogłem mieć pistolet zabawkowy, bo nie ma dowodu, że była to broń palna i oni to musieli odnotować. Prawo jest prawem. Rozumiesz? Żyjesz w jakimś kraju, musisz korzystać z tego prawa, żeby funkcjonować. Żyjesz w Królestwie Bożym, obowiązują cię prawa. Wszystko jest obwarowane prawem. Żeby dotrzeć do sedna, trzeba to badać. Dlatego trzeba badać Chrystusa, który jest głównym, jakby centralnym punktem tego. Centralny punkt. Centralny punkt. Ja się na przykład zastanawiam, a dlaczego nigdy go nie zaatakował demon? Ty, on nie miał ataku demonicznego. Tak. Kusił go, ale nigdy go nie zaatakował. Dlaczego go nie zaatakował? Właśnie, dlaczego skończyło się na kuszeniu? Jak przeszedł te kuszenie? W jaki sposób działał? Mnie takie rzeczy interesowały i ciebie też muszą interesować. To będzie odpowiedź dla ciebie na masę pytań. Na masę pytań. Pamiętaj, masz Ducha Świętego, który każdy aspekt, który będziesz badał, przedstawi ci od A do Z w twoim duchu. Duch Święty, kiedy ty będziesz przyjmował informacje o Jezusie, wyłoży ci to na twój sposób, nie na mój. Osobiste objawienie będziesz miał. Bardzo głębokie, osobiste objawienie tych elementów. I to się w tobie złoży na potężną broń. To będzie twoja broń. Rozumiesz? Ku atakowi i obronie. On ci wszystko wyjaśni, Duch Święty, który jest w tobie. Tu nie będzie potrzebny nauczyciel żaden. Tylko musisz zacząć badać Jezusa Chrystusa jako centrum przymierza twojego z Bogiem. Ryzykować również. Ja naprawdę sobie robiłem takie ryzykowne ruchy. A będę dzisiaj mówił do... Przecież ja głosiłem na przykład, no nie? Ja mówię, plemię żmijowe. Mówię, co myślicie? Że się ochrzciliście, mówię, 8 dnia i co teraz? Rozumiesz, o co chodzi? Dlaczego tak? Ja mówię, no tak głosiłem, bo chciałem zobaczyć, mówię, co będzie z tego. Rozumiecie? I pamiętam, jakie było za mnie, to było kawał, no parę lat temu ładnych, ale na, no pod pałacem tam. No człowieku, ja zacząłem, jak byli ludzie poruszani, wiesz o co chodzi, znaczy ja mówię, jaki krzyk się wzbudził, ja mówię, o kurcze, mówię. Jak to zaczęło raptem wszystkim przeszkadzać? Do tej pory nie przeszkadzało im. Poczułeś się jak Jezus? Czy się poczułem? Chyba tak, na pewno tak. Na pewno tak, bo dla mnie to było... Czemu? Ja coś wam powiem. Kiedy ja robię ruch, którego jestem w 100% pewny, ja się bardzo czuję bezpiecznie. Kiedy ja powtarzam po Jezusie na przykład, pewne zachowania Jego wprowadzam też, nie? Ja wiem, że one są kompletne. Ja wiem, że one są naprawdę kompletne. Wiecie? Ja nie twierdzę, że tak trzeba zawsze robić, bo On robił różnie. Różnie. Ale na przykład zobaczyłem, że religii nie odpuścił nigdy. No nie mam precedensu w Piśmie Świętym, że Jezus odpuszcza religii. Nawet raz diabłu odpuścił. Zebrał swoich uczniów i powiedział, chodźcie, idzie tutaj zły, ale on nic nie ma we mnie. Nawet mu odpuścił raz. On nie powiedział, dobra, będziemy tu siedzieć, zgromimy go i tak dalej. No nie? Ale religii nigdy nie odpuścił. Dla niego ci sadyceusze, faryzeusze uczyni w piśmie, to człowieku, no jeszcze oczywiście, dopóki z nim rozmawiali jakoś konstruktywnie, a naokoło byli ludzie, którzy tego słuchali, Jezus mógł czegoś nauczyć tych ludzi, tych pospolitych ludzi tak zwanych, bo to przede wszystkim o nich chodziło Jezusowi, tak? To było okej. Okay. Ale kiedy oni się wdawali z nim już w różnego rodzaju dywagacje, wiesz o co chodzi? To wiecie. Nawet do tego stopnia, że nie odpuszczał w ogóle, że słowo wiedzy się pojawia. W ogóle tam on z tą tutaj tą prostytutką gdzieś tam sobie coś tam gada, a ten Szymon faryzeusz, co go na obiad zaprosił, sobie coś tam myśli, a Jezus zaraz mówi, a co tam myślisz, Szymonie? Nawet się w głowy wchrzaniał ludziom religijnym. Wiecie, co ty tam myślisz? A co, ty jesteś lepszy od niej? Wiecie, o co chodzi. Bo dużo jej odpuszczono, to dużo miłuje. Co się dziwisz? A tutaj wiesz, to
Ludzie, no wszystko się dzieje u religijnego człowieka w domu, tak? Tam włosami myje nogi, no. To dzisiaj byłoby dziwne. To w dzisiejszym czasie byłoby dziwne, zgadza się? Że wpada kobita, człowieku zdejmuje ci buty, człowieku, rozumiesz, i wpada ci włosami, ci nogi czyści, a to wszystko się dzieje, człowieku, u faryzeusza w domu, no. No to, ale, i krótkimi bym mu czyściła. I teraz zobacz, to dziś byłoby, a wtedy? Był w szoku, on za nie mówił, ten Szymon. W ogóle mówi, wiesz, to szacowny dom. Jakiegoś tam prezbitera w cudzysłowie, czy biskupa, czy kogoś tam innego, nie? Rozumiesz? No. A teraz co tam myślisz sobie? Co ci tu nie pasuje? Widzicie, te zachowania Jezusa, wszystkie, one, bo to kompletny człowiek. To Bóg mówi do nas przez to, to ja z takimi ludźmi zawieram przymierze. Chcecie tacy być? Bo mnie taka grupa interesuje. To w Chrystusie Jezusie. To nie to, że Chrystus Jezus umarł i teraz wszyscy heja, rozumiesz, no wszyscy heja, którzy tam uwierzyli w Jego śmierć i zmartwychwstanie do nieba, ale to nie oznacza, że dalej przez to otrzymujemy sukces na ziemi, ponieważ my sobie będziemy myśleli, od już jesteśmy w Bogu. No nie, no. Musimy poznawać prawidłowo. Skupmy się na przymierzu. Studiujcie przymierze, otwórzcie swoje umysły na wszystkie inne aspekty poznania Boga. Poprzez to przymierze. Ono wam pomoże w tym. Najpierw, kiedy studiować będziecie przymierze z Bogiem, to umysły się tak otworzą, że każdy inny aspekt zobaczycie. Każdy inny, głęboki aspekt Boga. Ja składam na wasze ręce to narzędzie dzisiaj, bo dla mnie to jest narzędzie. Ja go użyłem jako narzędzia. Opowiadam wam historię też wielu lat mojego życia, bo to się nie wydarzyło absolutnie w przeciągu roku, dwóch. Na pewno to było wiele lat. Do dzisiaj w swoich modlitwach dziękuję Bogu za przymierze, które mam w Jezusie Chrystusie. Dziś nie badam tego, bo to zbadałem, przyswoiłem. Jest to we mnie, jestem tego pełen. Żyję tym. Ktoś mnie obudził, by w nocy to mu powiem. W ogóle, bo jakby ja jestem pewny, że ja czuję to, co Jezus. Ktoś powie, ty jesteś nienormalny. No ja może i jestem, ale ja to czuję. Ja naprawdę to czuję. Ja tego nie potrafię udowodnić nikomu. Ale uważam, że tak sobie sprałem mózg. Rozumiecie? Informacją o przymierzu z Bogiem, że ja naprawdę, jak się budzę rano, to ja uważam, że czuję to, co Bóg w Jezusie Chrystusie. Ja mam takie przekonanie wewnętrzne, że ja tak czuję, że ja tak widzę. Ja biorę pod uwagę moje ograniczenie ludzkie, absolutnie. Natomiast w tym ograniczeniu ludzkim wiem, że czuję jak Jezus Chrystus. Wiem, że w ogóle widzę jak Jezus. Wiem, że słyszę jak Jezus. Więc dziś jakby przeżywam to przez cały czas. Już tego nie badam, bo to zbadałem. Natomiast ciebie zachęcam, żebyś to badał i żebyś właśnie tak z tego skorzystał. Żebyś brał poszczególne elementy Jezusa Chrystusa, Jego życia. I nawet literalnie je stosował w pewnym momencie. Żebyś jakby przepatrzył to, jak to działa. A to na pewno dobrze będzie działać. Na 100%. Zobaczysz, jak to działa. Zobaczysz, jak to działa, jak będziesz miał takie podejście do ludzi, którym pomagasz. Rozumiesz? Ktoś powie, no ale jak się mam wzruszać? No widzisz. A to jest możliwe, wiesz? Uwierzcie mi, że jest możliwe wzruszać się na to, na co się wzruszał Jezus. Tylko trzeba się na tym skupić. Kiedy po raz pierwszy rozpłakałem się, jak czytałem fragment o wskrzeszeniu Łazarza, to wiedziałem, że zaszła zmiana w moim mózgu. Bo ja nie znałem Łazarza, rozumiecie mnie? To nie był Robert, rozumiesz, z piaskownicy, z którym się bawiłem. Więc jeśli ja się rozpłakałem, czytając, jak Jezus wskrzesza Łazarza, to znaczy, że ja doświadczyłem emocji Jezusa.
A to oznacza, że to jest możliwe. To jest możliwe. Na poziomie emocjonalnym tak mieć. Tylko trzeba się na tym poskupiać. Trzeba chcieć się na tym poskupiać. Ja często do ludzi mówię, nie obawiaj się, głowa jest elastyczna. Tylko teraz odpowiednio ją rozciągnij, odpowiednim materiałem ją rozciągnij. Będziesz łapał też poczucie humoru jego. Naprawdę. Będziesz potem czytał coś w Piśmie Świętym, będziesz się śmiał. Tak powiesz, czego ty się śmiejesz? A to będziesz rozumiał w ogóle poczucie humoru. Rozumiesz? Będziesz, kurczę, taką rzecz zrobił, no. Przecież mnie jak pierwszy raz przeczytałem, a tam tego, tak i tak się nazywał. Nie, tak i tak miał na imię, a nazwał go Niger. Ja mówię, kurczę, mówię, nie no, mówię, człowieku, no, rozumiesz, o co mi chodzi? Przecież to jest w ogóle nie do przyjęcia dla dzisiejszego, no, wziął mu ksywę, dał taką. Rozumiesz? No dać komuś taką ksywę. To był taki człowiek. Rozumiesz? No, i można tego zacząć doświadczać. Tylko proszę was, po prostu badajcie te rzeczy. Amen.